Co waszym zdaniem jest absolutnie największym szczęściem w Brawl Stars? Czy to darmowy legendarny Stardrop, a może darmowy zadymiarz? Tak się składa, że akurat jeżeli chodzi o legendę Stardropową, to mogę ją dzisiaj odebrać. Natomiast ze samych Stardropów uwielbiamy dostawać nowych zadymiarzy i dlatego mam tutaj coś nowego, coś czego wam nie pokazywałem jak odblokowywałem. I zobaczcie to teraz, bo teraz właśnie puszczę wam fragment filmu, który nagrywałem w Ameryce na Florydzie, gdzie jeszcze z megaboxa, których już nie ma, trafiłem tego mityka. I to bez pieniędzy. Mamy mega skrzynkę za darmo. Mamy 5 przedmiotów w tym megaboxie. I popatrzcie sami, błyskotki, punkty mocy czy monety, wszystko spoko. A teraz, co to jest? Nowy zadymiarz, słuchajcie. Pan P. Ej, totalnie nowy zadymiarz? Co? Z megaboxa? Okej, tego nie mogłem się spodziewać, bo ze Stardropów, słuchajcie, oczywiście nigdy, ale to nigdy nie chcą nam lecieć zadymiarze. Popatrzcie, jeszcze do tego wszystkiego smoczy rycerz Jesse. Czekaj, jakby, czy tych prezentów nie zrobiło się tutaj po prostu za dużo? Wow, no to naprawdę jest dobra mega skrzynka. Mnie w Brawl Stars dawno nie było. Mamy tutaj starcie koloru. I chciałbym powiedzieć, że to nowy tryb, no ale tylko dla mnie jest nowy. A korzystając z tego, że właśnie jest pan P, czyli zadymiarz, który, no, jest rzucający, chociaż tak jakby nie do końca, co nie? To mogę mieć z nim spore tarapaty. Natomiast skiny do niego to jest jakaś poezja. I zobaczmy, jak mi nim pójdzie. Ja bym zaczął od gorącej strefy, bo wydaje mi się, że ten właśnie brawler będzie genialny na taką rozgrywkę. Możesz stanąć sobie troszeczkę z boku. Oczywiście nie możesz zrobić czegoś takiego, bo to nawet by do niego nie doleciało. Do przeciwnika oczywiście, ale mogę sobie tak pospamować i to ich, słuchajcie, będzie tutaj atakowało po prostu cały czas. Teraz mogę sobie w tą gorącą strefę oczywiście wejść, rzucić tutaj na przykład taką walizą. No i to go nie dosięgnęło, ale teraz go powinno już rozwalić. Pięknie. Dodatkowo mamy ulcika, czyli takie wysyłanie pawianiarzy, bałwaniarzy, pingwiniarzy, janiarzy, prawda? Lecą tutaj. Pow, 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 pow. Okej, okay, ja się trochę oddalę, oczywiście, żeby tutaj przeżyć, to jest moja najszczersza reakcja w tym momencie. I powiem wam szczerze, ja pana P mogłem wybrać już dawno temu. Naprawdę, pamiętam, że oj, naprawdę dawno temu mogłem go wybrać, ale zawsze miałem takie nie, nie, jakiś tam zadymiarz, każdy kolejny z osobna jest od niego lepszy, więc nie ma co. Natomiast teraz gram nim pierwszy raz w życiu i oczywiście ta gierka jest bardzo prosta, nie będę mówił, że o kurde, nie dam rady. Nie no, wiadomo, XD to by było strasznie cringe'owe, ale powiem szczerze, naprawdę mi się nawet podoba, bo on faktycznie nie do końca jest postacią rzucającą. To normalnie jest taki zasięg jakiegoś, nie wiem, Spike'a przykładowo. No, że po prostu leci, leci prosto. Leci prosto i tyle. O kurde bele, wypadł mi z tego kokoniarza janiarza. XD. No dobra, gierka jest wygrana, a ja jestem w ogromnym szoku, jak fajny jest pan P. Aj, niezła zwycięska passa. Jeszcze mi właśnie została z Ameryki, więc fajnie byłoby jej nie zrąbać. Tak czy inaczej, Stardropik. Pierwszy od co najmniej 2 tygodni chyba. Tak mi się wydaje, że z 2 tygodnie to nie grałem w Brawl Stars, co nie? I zobaczymy, czy tym razem może odda. Okej, okay, oddaję klasycznie, czyli niczym, jakby co ja mogę powiedzieć, absolutnie niczym nie oddaję. Gość mi się zaczął podobać, więc ja go, słuchajcie, teraz ulepszę. Tak myślę, 2 razy na sam start będzie idealnie. Natomiast jeżeli chodzi o gadżety, wyposażenia czy gwiezdne moce, zaraz będzie trzeba to przeczytać. Ten ult jest chyba mega OP, prawda? Ej, korci mnie to, bo ja naprawdę nigdy w to nie grałem. Tylko nie obrażajcie się, jak będę was żywił, bo naprawdę, ja dawno nie grałem w Brawl Stars. Dodatkowo, słuchajcie, no właśnie, nie pamiętam, słuchajcie, tej gierki. No wiecie, znaczy nie pamiętam, jak mam ją pamiętać, jakiej nigdy nie było, kiedy ja byłem, słuchajcie, w Brawl Stars XD. Co ja w ogóle gadam? Ha! Masakra. Dobra, słuchajcie, koloruję cały czas, oczywiście koloruję, cały czas tutaj koloruję. Lecimy, lecimy z kolorowaniem. Calutki czas. Ja oczywiście mogę sobie to odbijać, co nie? Kurde, kozackie. Normalnie sobie odbijam jak piłeczkę. Piękne to jest, słuchajcie, po prostu to jest piękne. Okej, i dzięki temu wygrywamy. Ej, bardzo fajny tryb. Chciałbym tego pograć więcej. No tak, ale co by to był za odcinek, słuchajcie, bez starcia solo? No nie ma niestety takiej możliwości. Musimy tutaj, słuchajcie, giereczkę solo sobie zagrać. Mamy Cordeliuska do rozwalenia. Piękna sprawa, słuchajcie, żeby sobie go tutaj rozpykać. Co nie? Niech on tylko tutaj podejdzie i, słuchajcie, od razu ginie. Co nie? Dawaj go, dawaj go, dawaj go. Dobra. Po! Idealnie, pozdrawiam. Let's go, let's go, let's go. Jaka pogoda w lobby? Powiecie, Jezu, abra, przecież to jest bot. Jaki cringe. No wiem, no wiem. Dajcie się człowiekowi nacieszyć, że gra z jakimiś botami XD. Dobra. Teraz już totalnie bez beki, słuchajcie. Fajnie byłoby to wygrać, żeby po prostu nie zważywić sobie tej zwycięskiej pasy, no nie? Ja myślę, że fajnie byłoby sobie po prostu tych pucharków narobić i będzie całkiem git. Okej, okay. Tu jest Pearl, ale nie chcę się z nią akurat tak klepać w taki sposób. Dobra, ja bym tam jej właśnie po prostu... Nie będę
na dystans, a z drugiej strony ona nie jest na taki, znaczy, że ten pan P nie jest na jakiś ogromny dystans, więc muszę, słuchajcie, tutaj uważać. Szysz, fiu-fiu, słuchajcie, szybkie pytanie, jeżeli dotrwałeś do tego momentu filmu, to napisz, czy uważasz, że to jest fajniejszy kolor koszulki, taki błękitny turkusowy, czy właśnie czarne koszulki są lepsze? Może taką już masz, może jeszcze nie, jeżeli nie, to www.abra i ty. I pamiętajcie, że do każdego zamówienia dokładamy zdjęcie z autografem gratis. Pierwszy link w opisie. Może zrobię ulcika, aha, okej, okay, no niestety trochę nie w porę, natomiast pozbieram sobie te kubiki i dzięki temu będę mógł zobaczyć, jak silny, słuchajcie, jest ten zadymiarz, kiedy właśnie on będzie taki trochę mocno ulepszony, prawda? Dobra, widziałem, że słuchajcie, ten pingwiniarz mały poszedł w tę stronę, ale nie mam wcale pewności, że to jest ten gość, słuchajcie. Tutaj leci kolejny pingwiniarz i gdzie on poleci, słuchajcie? Idziemy za nim. On jest, słuchajcie, no właśnie, on jest taką 60, która pokazuje, gdzie iść. Ja 60 nie jestem, ale jak on mi pomaga, no to wiecie, skorzystam z pomocy. No dobra, panie P, zasłużył pan na jednokrotne ulepszenie, to na pewno. Słuchajcie, jego atak teraz będzie dawał po 1000. Ale widzieliście na przykład z tym Corneliusem, że fajnie on bije po 2000 w takiej sytuacji. Kurczę, jako że gram nim tak naprawdę pierwszy raz w życiu, to się też wiele nauczyłem, bo teraz grając przeciwko panu P raczej nie byłbym taki ofensywny. Raczej wolałbym pana P respektować. No i teraz kolorki, słuchajcie, moje ulubione od niedawna, bo od 5 minut, ale to mi nie przeszkadza, słuchajcie. To mi w ogóle nie przeszkadza. Ja się tutaj, słuchajcie, troszeczkę uleczę. Dobra, tego Barleya można doklepać. Fajnie, fajnie. I teraz jedziemy, słuchajcie, podchodzimy. Okej. Okay. Oni oczywiście tam będą nam trochę atakować, trochę będą nam próbować przejmować, ale my z tą pieczką też będziemy sobie tutaj przejmować na totalnym luzie. Okej, okay, teraz zrobimy pingwiniarzy jeszcze. Tego Barleya możemy tutaj dojechać. Okej, okay, okej, okay, teraz uciekam, bo akurat mało życia, więc to mi się średnio podoba. I zobaczymy, co, słuchajcie, ten krabeusz będzie tutaj, słuchajcie, odwalał. Dobra, dobra, atakuje, atakuje. Teraz, słuchajcie, pingwiniarze, janiarze, dawaj, dawaj. Oj, au, ła. No nie ukrywam, to trochę zabolało, ale jedziemy, słuchajcie, dalej. Jedziemy, jedziemy, dawaj, 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 dawaj. No, krabeusz, kebab, kebab. On ma serenik kebab, widzę. Dobra, atakujemy, słuchajcie, atakujemy, atakujemy. No i dobra, jest wygrana gierka, więc spoko. Wow, 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 wow. Może tym razem, słuchajcie, dopisze nam szczęście. Raz rzadki teraz dostaliśmy i uwaga, jakby to powiedzieć, znowu będzie rzadki, serio? Ej, mogliby mi chociaż na ten powrót, bo przecież ta gra widzi, ile nie grałem, to mogliby dać na powrót, no nie wiem, no nie mówię, że legendę, ale mityka. Mityka, byłoby miło. Ale jak widać, nie ma nic za darmo. Z drugiej strony pan P był za darmo, więc co ja gadam? Chcę zobaczyć tą gorącą strefę. To jest zwycięzca dnia i kompletnie nie wiem, o co tutaj chodzi, ale to wygląda jak takie starcie 1 na 1. Co prawda ja mam bardzo słabo ulepszonego tego pana P, ale słuchajcie, może nie będzie tak źle, może słuchajcie, jakoś jestem, nie, nie jestem w stanie tego przetrwać, słuchajcie, niestety. Kompletnie nie, wiecie, ja mam mega beznadziejnie go ulepszonego, a widzę, że tutaj po prostu są starcia solo. Okej, okay, teraz się zrespiłem, słuchajcie, gdzieś indziej i możemy podejść tutaj, żeby, słuchajcie, na przykład ten Griff nie mógł tutaj za bardzo atakować. Kurde, z drugiej strony, ej, dobra, to jest tragedia, tragedia, że ja gram z totalnie ulepszonymi ludźmi, co nie? Znaczy, totalnie to też może przesadziłem, może nie do końca, ale słuchajcie, no, wiecie, o co chodzi, wiecie, o co chodzi. Musiałbym chyba troszeczkę bardziej ulepszyć naszego wariacika. Dobra, wrzucę tutaj, słuchajcie, wrzucę tutaj właśnie pingwiniarza i ten ping... Pa, będzie im przeszkadzał, będzie im przeszkadzał. Teraz tak, dorzucam tutaj. Ten sam musi podejść, słuchajcie, musi... Oj, 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 ała, 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 ała. O, dobra, on tutaj podlatuje. Dobra, dawaj tego sama, okej, okay, okej, okay, bo on będzie mi tutaj atakował, on będzie mi tutaj atakował. Dobra, to ja bym go tam walnął, dobra, 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 o, nice! Da się, jednak się, słuchajcie, coś tam da. I patrzcie, i pingwiniarz teraz, dobra, 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 i dawaj teraz, dawaj go, dawaj Angelo, nice! Ty, no da się tutaj robić, jakby bez przesady. Ej, 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 nie jest aż tak źle. Nie jest aż tak źle. Ja tutaj ponarzekałem na start, wiadomo, bo ponarzekać czasem trzeba, ale słuchajcie, nie jest tak źle. Dobra, przeskoczę sobie tutaj. Oj, nie przeskakuj, bo tutaj się robi straszny ferment, nie? Ale dobra, jest git, słuchajcie, zbieram sobie kubiki. Teraz sobie kawałeczek ucieknę, słuchajcie, i bym chciał to poprzejmować. Chciałbym to właśnie poprzejmować. Dobra, dorzucimy tutaj pingwiniarza. Tutaj, słuchajcie, na dół można tego Griffka przeatakować, już go nie ma. A co jest na górze, słuchajcie, co się dzieje na górze? Tutaj jest, słuchajcie, sam, ten sam będzie mocno bił. Jest tutaj też ten Griff, okej, okay, ja tutaj już muszę zginąć. No niestety, słuchajcie, raczej innej opcji nie widzę. Tutaj już muszę paść, ale okej, okay, jeszcze żyję. Nie wiem jeszcze jak, ale żyję, słuchajcie. I tylko to się liczy, jeszcze tego Angelo dobiłem. Jeszcze Cuba sobie zbiorę. Ty, ale kozak gierka, gościu. Ty, fajnie. Ponarzekany, ale jak widać bezpodstawnie. Ulepszam, słuchajcie, go po raz kolejny. On teraz będzie miał prawie 5000 życia. No i ten atak to już wcale nie taki słaby, co nie? Zastanawiam się też, słuchajcie, nad skóreczkami, bo ten pan Mucha jest mega kozacki. Daruma pan P jest też bardzo ładny. Ten już niestety dużo kosztuje, ale też nie powiedziałbym, że on mi się jakoś mega bardziej podoba. Ten nawet, słuchajcie, zwykły agent P, on już wygląda tłusto. A w sumie, jako że mam błyskotki, to jak najbardziej go kupię. Dlaczego miałbym, słuchajcie, tego nie zrobić? Let's go! Mamy kasę, to ją faktycznie wydajmy. Ten pan P
wygląda dużo lepiej. Agent P, znaczy od pana P, co nie? Dużo, dużo lepiej wygląda. No i pał, 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 szybka soluwa. Chyba narobiłbym sobie tutaj jak najszybciej tylko się da kubików. Tak, myślę, że to może być, słuchajcie, hardkorowo ważne. Więc tak, przynajmniej ten jeden kubik, słuchajcie. Jakby się udało tutaj tego drugiego, też byłbym bardzo zadowolony. Okej, drugi też się uda, ale już leci tutaj Bonnie. Więc na... O kurde, jeszcze Bibi do tego wszystkiego. Oj, to niedobrze, słuchajcie, to już bardzo niedobrze się tutaj zaczyna robić. Okej, w takim razie można by ją podgonić. Można by, bo oni będą się tutaj klepać. Więc ja bym, słuchajcie, tutaj podgonił. Dobra, dobra, dzięki za kubika. I teraz sobie pójdę od razu po tego kubika. Oczywiście regenerując sobie na raz życie. Ej, kurde, jak on przyspamuje, to to jest hardcore. Naprawdę, czemu ja go nie wybierałem wcześniej? Ja często miałem do wyboru jakiegoś mityka, jakiego tamkolwiek mityka. I często miałem tak, że nie, no nie będę brał pana P. No zresztą mówiłem o tym już w tym odcinku nawet, co nie? Ale często było tak, że kurde, zawsze coś było ciekawszego. A naprawdę, on jest hardkorowo fajny. Na zasadzie, że serio, patrzcie, mam 9 kubów. I teraz jakbym 3 razy przyspamował, to każdy gość zginie. Nawet chyba dog by zginął z maksymalną ilością życia, czy Frank. No dobra, może przesadziłem, ale jakbym miał 10 kubów i miałbym wymaksowaną postać, to już na pewno każdy by padł. W to wierzę. O, dobra, 60 nakablowała. I dobrze, bo teraz wiemy, słuchajcie, gdzie jest gość. No nie, no kurde. On jest rewelacyjny. Czemu ja go wcześniej nie miałem? No to tak, to jeszcze raz na pewno, słuchajcie, go ulepszam, żeby właśnie osiągnąć te 5000 życia. I teraz, jakby jeszcze do niego dokupić tarczy, to nagle miałby 6000 życia. Więc robi się potężnie. Może trochę się za bardzo jaram tym trybem, ale chcę go, słuchajcie, troszeczkę pograć. Naprawdę mi się bardzo spodobał. Dobra, mamy Spike'a. Tutaj od razu mamy drugiego typa. A, i tego trzeciego to już ja nie zrobię. Okej, no masz tutaj piłkę, bo ja bym chciał ich trochę poatakować. Ja chcę się zająć tutaj atakowaniem tych lamusiaków. Dobra, okej, z kolcikiem to wiadomo. Co on mi tak przycelował? Co? Ej, dobra, nie przycelował mi, dobra, to było dziwne. Ale słuchajcie, teraz można przycelować. Okej, tym właśnie. O, dobra. I teraz ten dzwoneczek będzie robił pał, pał, pał. Pozdrawiam serdecznie. Dobra, tu jest piła, ale słuchajcie, piłę zostawiamy, bo ja chcę się właśnie tutaj z tym Spajkusiem bawić. Dobra, teraz uciekam, 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 bo ten kolcik może mi doklepać, co nie? Mało życia, mało życia. Mam wrażenie, że regeneracja, słuchajcie, w wypadku tego zadymiarza też byłaby bardzo dobra, bardzo dobra. Regeneracja i tarcza. Chyba to bym właśnie, słuchajcie, wybrał. Nie wiem, czy to jest najlepsze, ale tak mi się wydaje, że to byłoby najlepsze. Okej, jeszcze jednego typa sobie ściągnęliśmy. Co? 8 w tak krótkim czasie? No właśnie, to jest grube, że nie atakujesz tylko jednego typa, tylko atakujesz ich 3 na raz, jak oczywiście jest ich 3 obok siebie, co nie? No dobra, karnecik bym na pewno, słuchajcie, kupił, ale póki karnetu nie mam, to dawajcie, odbiorę sobie 1000 monet, bo pewnie zaraz wydam je na pana P. Dodatkowo dawajcie, odbierzemy sobie stardropik. I teraz to jest trzeci stardrop dzisiaj, więc trzymajcie bardzo mocno kciuki, bo może tym razem będzie coś. Ej, dobra, to jest hardcore. Ja dostaję, słuchajcie, zamiast takiego jakby takiej prośby, że ej, graj częściej, graj więcej, zamiast takiej właśnie zachęty, to dostałem karę, że nie gra. No dobra, to batalia. Mam zwycięską pasę 13, a mój rekord to 19. Też nigdy nie leciałem po rekord. Może gdybym się bardzo skupił i używał samych zadymiarzy, których nie mam, to pewnie bym miał dużo więcej, ale bardziej mi chodzi o to, że po prostu 19 miałem tak o. I liczę na to, że może na przykład w dzisiejszym odcinku udałoby się mieć więcej. Słuchajcie, jest na to szansa, jak najbardziej jest na to szansa, bo jeżeli byśmy to wygrali, to mielibyśmy już 14, więc może, może, kto wie, kto wie, kto wie. Dobra, podejdziemy sobie tutaj, poatakujemy. Mam bardzo mało życia, słuchajcie. Okej, jeszcze rozwaliłem tego Angelo XD. Teraz to się naprawdę wracam i widzicie, ta regeneracja i tarcza by się przydały. Już by mi się tam regeneracja na pewno jakby ukończył. Ła, okej. Okej, to było zbyt grube. Ale może i spoko, bo mam, słuchajcie, pełne życie. Natomiast nie wiem, czy zdążę w ogóle do końca gry jeszcze podejść tam, bo pewnie ktoś kogoś rozwali, co nie? No właśnie, coś tak czułem. Ale to nie jest powód do narzekania, widzowie, bo zwycięska pasta to już 14. No i kolejny stardropik, który dzięki, dzięki bogowie Brawl Stars może będzie przekozacki. Uwaga, uwaga, uwaga. A to ja bym tego nie nazywał przekozackim, ale, ale niech będzie, może komuś pasuje taki stardrop. Mi w każdym razie bardzo średnio pasuje. No ewentualnie zaraz jeszcze te pootwieram, co nie? Panie P, ja pana tutaj jeszcze ulepszę, co pan na to? Myślę, że to jest dobra, dobra, uczciwa propozycja. I teraz możemy odblokowywać gadżety. Mamy boj na ratunek i mamy dzwonek recepcyjny. Spoko, pytanie, czy warto w to inwestować? Bo to działa tak, że dzwonek recepcyjny po prostu ulepsza jednego boja, czyli tego pingwiniarza, który już stoi, co nie? No tak, natomiast słuchajcie, boj na ratunek. Następny atak spowoduje pojawienie się słabego boja w miejscu uderzenia. Okej, to jest spoko, że w sumie jakby możesz atakować typa na dwa sposoby, co nie? To jest ciekawe akurat. A tak, tylko że to jest niby słaby boj. No to pora na knockout. On mógłby się tu odnaleźć. Jego zasięg nie jest ogromny, ale jest daleki, słuchajcie. Jest naprawdę całkiem daleki, więc on mógłby się, słuchajcie, jak najbardziej tutaj odnaleźć. Dobra, uciekam, uciekam, uciekam. Oberwał tam typo i to nie jeden, słuchajcie. Dużo ich oberwało, ale ja też tutaj obry... O kurde, serio?
Wow. Wiadomo, powinienem się oddalić, co nie? Ale trochę chyba za bardzo w niego uwierzyłem teraz, nie oszukujmy się. Okej, bo patrząc po tym, to nie są chyba już boty. Więc respekt musi pójść do góry. A może to są boty? Kurde. Ten u nas, słuchajcie, Draco, to jest na pewno bot. To jest na pewno bot, ale chodzi mi o to, że wśród przeciwników, słuchajcie, nie widziałem chyba tam bota akurat. To jest bardzo ciekawe, słuchajcie, bardzo ciekawe. Dobra, tutaj, słuchajcie, tego typka można spróbować. Okej, ja się teraz troszeczkę cofnę. Dobra, troszeczkę byśmy się uleczyli. Okej, i tak, tracimy, słuchajcie, jednego gościa. Tutaj mamy, słuchajcie, typa do rozklepania. Dobra, okej, rozklepałem jednego. A nie, to ten Draco mi go wyklepał. To już ja nie wiem, słuchajcie, czy to są boty, czy nie, ale jak patrzyłem na tamtą gierkę, to miałem wrażenie, jakby ten Draco naprawdę się tak bagował i miał taki movement bota. To już naprawdę nie wiem. To naprawdę nie wiem. Nie chcę, słuchajcie, tutaj nikogo oszukiwać, co nie? Ale to było po prostu trochę dziwne. Dobra, tu jest Lola, słuchajcie, która od nas oberwie. Okej, spoko. Dorzucam. Oj, oberwie, dobrze, dobij go. Oj, teraz ja się troszeczkę, słuchajcie, cofnę, bo tutaj też nie jest za miło. Dobra, i teraz, słuchajcie, i teraz nadjeżdżamy. Okej. Trochę regeneracji, słuchajcie. I trzeba tego 8-bitowca. Dobra, dawaj go. No nie, on już wiadomo, musi przegrać, co nie? No dobra, mamy już 110 pucharków. Mega szybko się to wbijało i powiem szczerze, oni, ci gracze, już nie wyglądają, słuchajcie, na botów. Więc jestem bardzo ciekaw, jak tutaj będzie wyglądała rozgrywka. Naprawdę, bo tutaj może być dalej łatwo, co nie? Ale może też być ciężko. Serio? Nie mam bladego pojęcia. Mam wrażenie, że pan P jest bardzo zadymiarzem pode mnie, a nie wierzyłem, że kiedykolwiek coś takiego powiem, nie? To moja najszczersza reakcja na to, że się myliłem. Okej, tutaj mamy akurat jeszcze trzeciego kubika. Oj, widzicie, oni nie umierają tak szybko. A raczej boty by bardzo szybko, słuchajcie, tutaj zginęły. Tak mi się przynajmniej wydaje, co nie? Dobra, gość to ma mega, mega lowa, więc ja bym do niego, słuchajcie, podszedł. Okej, on oczywiście może mnie tutaj na dystans robić, ale dobra. Oj, on ma zero. Ale ja też nie mam wcale za dużo życia, nie? Więc uwaga, muszę uważać, słuchajcie. Muszę naprawdę tutaj uważać, zregeneruję się. I teraz tak, on, słuchajcie, jest w tych krzaczkach. Dobra. Okej, udało się. No, trochę ledwo co. Ale jednak, słuchajcie, to najważniejsze, i tak nie gra bot. Ewidentnie widzieliście, to już nie są boty. Trzeba, słuchajcie, naprawdę na to uważać, co nie? Tutaj wydawało mi się, jakby był typo. Okej, chyba się myliłem. Może już sobie po prostu poszedł troszeczkę dalej, prawda? Mamy, słuchajcie, tutaj ulcika w razie co do przygotowania. Znaczy, przygotowany to on jest, ale że w razie co do użycia mamy, słuchajcie. I teraz tak, widzę, że kit padł, akurat to mnie cieszy, bo słuchajcie, z kitem mógłbym mieć spore tarapaty. Akurat serio, kit mógłby narobić mi, słuchajcie, sporych problemów. Dobra, tutaj gość jest totalnie do rozklepania. Okej, jeszcze ten boy, dobra, dawaj go. Okej. Nie ma co. Mógłbym podejść i się podpalić, ale serio, to nie są boty, więc ja muszę ich respektować w jakiś sposób, prawda? Jeszcze do tego wszystkiego tutaj, słuchajcie, Pearl. Okej, dobra. Okej, i ile ma ta Pearl życia? Ma zero. Musi zginąć. Nice, serio, pan P jest dobry. To ja w takim razie ulepszam go jeszcze. Na razie odpuszczę sobie gadżet, wydaje mi się, że dużo lepiej inwestować w jego siłę i właśnie, słuchajcie, w wyposażenia. Popatrzcie, on ma coś takiego jak moc pupila, czyli moc pupila zwiększona o 1/4. No, czyli te boje, te pingwiniarze, bałwaniarze, janiarze po prostu będą silniejsze o 25%. Spoko, to się wydaje być fajne, ale moim zdaniem regeneracja i tarcza będą tu lepsze. Ale wiem, że wy wiecie to lepiej, więc proszę o komentarze, co wy byście wybrali. Ja natomiast chcę zagrać starcie kolorów, ale bez botu, bo tego jestem naprawdę bardzo ciekaw. Widziałem, że ktoś wybrał Meg, więc tu może być, słuchajcie, hardcore. Akurat, wiecie, Meg się będzie respić 5000 razy. Myślę, że Dog byłby też genialny pod tą gierkę, bo jest szybki i, słuchajcie, wiadomo, może sobie ultem, że tak powiem, się uzdrowić, więc też gruba sprawa, co nie? Naprawdę gruba sprawa. Dobra. Okej, słuchajcie, niech tutaj ta waliza wlatuje. Ej, oni nie grają dobrze. Oni się zachowują. Nie, to się... Ta Meg się zachowuje jak bot. Akurat bez beki, słuchajcie, tak się zachowuje bot. A ja przed chwilą... No nie, no dobra, na tej gierce solo widzieliście, że to nie były boty. Serio, to nie muszę chyba nikomu udowadniać, że to nie były boty. A tutaj, słuchajcie, nagle oni się zachowują jak boty. To o co chodzi? To ja, słuchajcie, troszeczkę jednak nie kumam. Dobra, zostawiam, słuchajcie, tutaj tego boja. Tamek tutaj sobie wlatuje. Dobra, walnę ją tutaj, tak? Walnę ją tutaj znowu. Celowanie jednak chyba w ogóle jest... Jest chyba ważne. Znaczy, autoklik jest spoko, kiedy jesteś na blisko, ale to celowanie też może tutaj dużo zmienić, moim zdaniem, co nie? Dobra, nie chcę tutaj, słuchajcie, ginąć, więc oczywiście się troszeczkę oddalę i teraz można by kogoś pocelować, tylko ja chcę się zregenerować chyba na maksa. Dopiero jak się zregeneruje na maksa, to można, słuchajcie, w nich trochę znowu pouderzać. Dobra. Tą szelkę, słuchajcie, rozwalimy. Okej, szelka padła. Spoko. Tego Jenna też rozwalimy. Tutaj, słuchajcie, rzucimy boja. I teraz, słuchajcie, podjeżdżamy pod Meg. Dobra, Meg tutaj zaraz powinna też paść. Ma zero totalne. No i, słuchajcie, zostaje nam 1%, no nie? 1% do przejęcia. Okej.
udaje się, spoko. Okej, wróciłem na solówę, bo jestem ciekaw, o co chodzi, słuchajcie. Wydawało mi się, że na tamtej solówce byli normalni gracze i chcę, słuchajcie, zobaczyć, czy tutaj też będą, bo to jest porąbane. To muszą być normalni gracze, słuchajcie, aż nie chce mi się wierzyć, że jest po prostu inaczej. Dobra, najpierw kubiki, słuchajcie. Kubiki to jest w ogóle totalna podstawa, więc robimy to. Okej, tutaj gaz się bije już samym, spoko, mi to nie przeszkadza. I jeden, i drugi jest dla mnie jakimś tam zmartwieniem, więc trzeba na nich po prostu uważać. Dobra, tutaj bym sobie spróbował narobić kubika. Okej, bo ten gość będzie mi przeszkadzał. Dobra. Okej, dobra, podjeżdżam pod kuba i teraz gość atakuje. O, nice! To było mega dobre, że zdążyłem się jeszcze schować. Lol, fajnie, fajnie, fajnie. Z tego jestem akurat zadowolony, co nie? Mamy 4 kuby, więc jak najbardziej, słuchajcie, można spróbować tutaj podjechać, bo oni będą, słuchajcie, pobijać. O kurde, co tu się dzieje, słuchajcie? Dobra, zgarniam to. Nie! No nie, to nie były boty. Trzeba było mieć więcej respektu. A, dobra, to jeszcze star dropik na koniec. Rzadki, 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 rzadki. Nie, dobra, ja nie wiem, ja dostałem ewidentnie karę od Supercella.